Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Słuchajcie, ten materiał będzie poświęcony temu, co chyba z nikim nie jest tak utożsamiany jak ze mną w internecie, czy w tej naszej wspólnej kulturystyczno-fitnessowej rodzinie osób, które śledzą jakieś poczynania youtuberów. Mówimy tutaj oczywiście o BCA. Ja jestem wielkim, może nie to, że wyznawcą, bo to brzmi prawie jak religia, ale wielkim zwolennikiem BCA, zarówno na redukcji, jak i na masie. Jak stosować BCA? Już były materiały o tym, były materiał osobny o leucynie, ale jest wiele nowych osób tutaj na kanale, dlatego stwierdziłem, że trzeba tą tematykę trochę znowu jak gdyby przybliżyć i jednocześnie trzeba tą tematykę trochę poszerzyć o moje doświadczenia i o to, co ja na przestrzeni ostatniego roku mniej więcej się dowiedziałem, doczytałem, zauważyłem na sobie i na kilku zawodnikach ze Stanów, którzy też robią takie patenty. Mianowicie chodzi tutaj o stosowanie BCA na masie. Wszyscy dobrze wiemy, że BCA na redukcji jest stosowane głównie po to, aby zmniejszyć nasz tam katabolizm i takie tam różne tego typu kwestie, czy tam około treningowo jest stosowane, aby przyspieszyć właśnie regenerację organizmu, zwiększyć syntezę białek. Wiadomo, że leucyna odpowiada za sygnał do procesu mTOR, czyli całego procesu syntezy protein. Ostatnio też się dowiedziałem, czytałem badania, z których wynika, że ludzki organizm, niezależnie czy jesteście na bombie czy nie, jest w stanie przyswoić od 3 do maksymalnie chyba 6 czy tam 7, to już jest te górne granice, to są już osoby, które są na soczku. Od 3 do 7 gram protein dziennie, tych, które spożywacie, jeżeli chodzi o budowę masy mięśniowej, czyli zobaczcie, ile tego białka spożywamy, a jaka jego część jest tak naprawdę przerabiana na czysty mięsień, ewentualnie. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że jest to każdego dnia, no to z tego się robią w ciągu miesiąca, czy tam w skali tygodnia, miesiąca, roku, lat, ogromnej ilości nowej masy mięśniowej. Ale białko sensu stricte podbudowy masy właśnie w takich ilościach jest około przetwarzane przez nasz organizm. Oczywiście jest ono potrzebne również do wielu innych rzeczy w naszym organizmie, wielu innych reakcji chemicznych, nie tylko do budowy masy, więc nie róbcie teraz tego błędu, że przestaniecie to białko stosować, czy przestaniecie zjadać odpowiedniej ilości białka. Ale mniejsza z tym. Jeżeli jesteście na masie, to macie dodatni bilans kaloryczny. Dlatego też automatem wasz katabolizm tak naprawdę ciężko, żeby was dopadł i kwestia syntezy protein też jest w znacznym mierze ułatwiona, bo też nie potrzebujecie tyle tego białka, ile na redukcji, bo wasz organizm ma tak naprawdę odpowiednią ilość węglowodanów, a przynajmniej powinien mieć węglowodanów i tłuszczy, co powoduje, że nie musi on przerabiać białka ani na tłuszcze, ani na węgle. Więc tego białka spożywa się relatywnie mniej. I teraz jest to, do czego ja zmierzam. Ile tak naprawdę białka, ja to mam na telefonie, ile tak naprawdę białka jest nam potrzebne, aby uruchomić proces mTOR, o którym wspomniałem wcześniej. Dlatego, że tak jak powiedziałem, to jest główny wyznacznik tego, że dochodzi do syntezy protein. A tak naprawdę od syntezy protein zależy nasza budowa muskulatury. I teraz, jak jesteście na masie, to coraz częściej się mówi, że nie musicie jeść co 3 godziny, że można co 5, co 6. Lane Norton, który jest w ogóle bogiem i filmu, mówi, że najlepiej co 4 godziny jeść posiłki, że wtedy jest najlepsza synteza protein. Ale są badania, które pokazują, oczywiście stały dopływ aminokwasów do krwi nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo wtedy zmniejsza się ta wrażliwość. Ale badania pokazują, że mniej więcej po 2-3 godzinach ten pik, który macie, już spada praktycznie do normy. Więc jeżeli robicie to, na przykład jecie co 4 godziny, to przez około godzinę jesteście na tym takim już praktycznie normalnym poziomie i znowu macie pik. Jest możliwość, którą stosują osoby, które są totalnie zajarane tym sportem, aby ten proces jeszcze polepszyć. Mianowicie, jeżeli macie pik po mniej więcej 1,5 godziny od spożycia białka, on wam spada, czy tam po pół godziny, nieważne, nie wnikajmy w szczegóły, on wam spada, to co jest lepsze? Czy
poczekać przez chwilę, aż będzie na dole, czy w momencie, kiedy pojawia się na dole, od razu zrobić górę. Jest to mała różnica, ale ona jest. I teraz tutaj właśnie dochodzimy do kwestii jedzenia co 2-3 godziny, że tak naprawdę jedzenie co te 3 godziny ma sens. Ale pojawia się pewien problem. Problem polega na tym, że aby do tego doszło, musi być odpowiednia podaż właśnie leucyny w danym posiłku. A żeby ta odpowiednia podaż leucyny była podana, znaczy była odpowiednia podaż leucyny, czyli mniej więcej od 3,2 do 5 gramów leucyny, bo to jest ta optymalna porcja, którą nawet też Lane Norton poleca, dzięki której macie ten maksymalne takie uderzenie. Więcej leucyny nie zaszkodzi, ale też tak naprawdę nie będzie miało już większego wpływu, a mniej również wam nie zaszkodzi, ale nie będziecie tego mieli maksymalnego efektu. I teraz, tu wam teraz pojawia się na ekranie taka tabelka, z której wynika, z jakiego źródła pożywienia, ile potrzebujecie gramów białka dostarczyć, czysto z tego produktu i jaka to jest ilość danego produktu. Dla przykładu macie na przykład jajka, musicie dostarczyć 37 gramów białka z jaj, aby mieć ten zakres leucyny, co odpowiada mniej więcej 5 dużym cały, 5, co to jest, jest to mniej więcej 5 dużych jaj rozmiaru L, czyli jajka rozmiaru L. A z kolei na przykład pijąc mleko, musielibyście wypić praktycznie litr, no bo 4 filiżanki. Jeżeli byście chcieli to dostarczyć z kurczaka, jest to 140 gramów mięsa, z wołowiny 133, ryby jest to już 170 gramów i jak sobie to wszystko podsumujemy, to tak naprawdę musielibyśmy na masie jeść horrendalne, znaczy no nie horrendalne, ale dość spore ilości białka, czyli nie jesteście w stanie, jeżeli chcecie osiągnąć ten maksymalny efekt, nie jesteście w stanie zejść z białkiem do poziomu, który z jednej strony jest odpowiedni teoretycznie, czyli tamte 2 gramy białka na kilogram masy ciała, a nawet trochę mniej na masie, nie jesteście w stanie zejść do tego poziomu, bo jeżeli byście chcieli dostarczyć takie ilości białka w diecie, no to niestety, ale no nie ma takiej możliwości praktycznie, żebyście tego poziomu nie przekroczyli, jedząc na przykład właśnie co 2-3 godziny, żeby ten pik był maksymalny. I teraz co robią niektórzy pro, jest to szkoła bardzo popularna u George'a Faracha, on sam tak robi, on robi też ze względów zdrowotnych, aby nie obciążać nerek, bo jednej nie ma, bo jest po postrzale. Jest to właśnie dodawanie tych aminokwasów, z których wszyscy się śmieją, o których wszyscy mówią, że ja nim myję włosy, czyli BCA. Może być to również leucyna, która jest tańszym rozwiązaniem, bądź też EAA, która jest, można powiedzieć, upgrade'owaną wersją BCA-sów. Ale mniejsza. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja tak teraz na przykład robię. Zmniejszyłem podaż białka i ja jem około 200 gramów białka dziennie, zwierzęcego, nawet trochę mniej. Co mniej więcej daje około 22-23 gramów białka zwierzęcego na posiłek. Mam 6 posiłków dziennie, czyli jeżeli mamy na przykład, ja jem teraz około 25-26 gramów białka zwierzęcego z kurczaka na posiłek, dajmy na to, czy tam z indyka, to ja jem prawie połowę za mało, aby dostarczyć odpowiednią ilość leucyny do tego, aby uruchomić ten proces maksymalny. Ale ja co robię? Ja dodaję około 8 gramów, niecałe, no tam z 5-6-7 gramów BCA, co powoduje, że BCA 4-1-1, żeby nie było, co powoduje, że poziom leucyny mój jest tak naprawdę dużo wyższy, bo ja dostarczam z tego mięsa około wtedy powiedzmy tam 2,5, niecałe 3 gramy, czyli ta dolna granica, ale dzięki temu, że dostarczam tej leucyny dodatkowej, to nagle ten poziom leucyny zwiększa się do mniej więcej 6, co powoduje, że ja dzięki temu mam maksymalne jebnięcie, jeżeli chodzi o leucynę i proces mTOR. Co to daje? Daje to to, że po pierwsze spożywacie mniej białka. Wasz układ trawienny jest mniej obciążony, bo białko się najciężej trawi. Nie czujecie się tak najedzeni czy przejedzeni na masie. Nie potrzebujecie dostarczać tyle białka, ile dostarczaliście. Zmniejsza się podaż kaloryczna z białka i możecie to zastąpić na przykład tłuszczami zdrowymi, dzięki czemu
kalorykę macie niby mniejszą, ale relatywnie więcej dostarczacie składników odżywczych w tej samej kaloryce. I to jest bardzo fajna metoda. Bardzo wielu prosów ją stosuje. I tak naprawdę ja widzę po sobie, powiem wam szczerze, że to działa. Zacząłem to stosować pod koniec redukcji, aczkolwiek tak naprawdę, jeżeli tak chodzi o każdy posiłek, to zacząłem to stosować zaraz po Sopocie. I powiem wam szczerze, że naprawdę, naprawdę jestem zadowolony. Jem dużo mniej tego białka, a nie odczuwam absolutnie żadnej różnicy, a może jest nawet trochę lepiej, aniżeli było wtedy, jeżeli chodzi o nabicie mięśniowe i całą resztę. Wiem, że to jest też związane z węglami, ale nie tylko, naprawdę takie rzeczy się czuję. I uwierzcie mi, że jest to naprawdę super, super sposób. Sprawdźcie sobie sami na sobie. I teraz, do kogo jest to skierowane? To jest skierowane do osób, które mają pieniądze. Ja nie mówię teraz, że ja jestem bogaty czy coś. Ja oczywiście dostaję BCA od MyProtein, za co im bardzo dziękuję, bo gdyby nie to, nie byłoby mnie na to stać. Ale jeżeli jesteś osobą, którą stać na BCA, możesz sobie na to pozwolić, to dzięki temu materiałowi już wiesz według mnie, co zrobić, aby optymalnie je wykorzystać. Zwłaszcza na masie. Bo wiele osób bierze sobie 5 gramów BCA na przykład na treningu, czy przed treningiem, czy po treningu, a zapominają o całej reszcie. Trening jest ważny, ale regeneracja i cała budowa masy mięśniowej to odbywa się właśnie po treningu, a nie w jego trakcie. Dlatego skupcie się bardziej na tym, co robicie poza siłownią, bo siłownia to jest raptem godzina z 24 godzin w ciągu doby, a te 24 godziny są w tym wszystkim najważniejsze. Więc ja mam nadzieję, że ten film komuś do czegoś się przyda. Jeżeli chcecie zaoszczędzić kasę, nie kupujcie BCA, tylko kupcie leucynę, bo relatywnie taniej was wyjdzie. Porcji jest naprawdę sporo, 250 gramów BCA, leucyny czyste jak kupicie, to sobie policzcie, ile macie posiłków w sytuacji, w której do posiłku musicie dodać 2 czy 3 gramy czystej leucyny, aby mieć maksymalne uderzenie. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał. Zapraszam was na kolejne i do zobaczenia. Brozdro.